tym wydaniu kryminalnych opowieści na kanale Podejrzani skupimy się na grupie, która w większości kojarzy się z przestępczością zorganizowaną lat 90., ale jak się okazuje, wiele w jej strukturach działo się także po 2000 roku. Mowa o grupie wołomińskiej. Tradycyjnie zachęcamy również do zasubskrybowania kanału Podejrzani i kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Zapraszamy też do odsłuchania historii grupy wołomińskiej jako podcastu na platformach Spotify oraz iTunes. Grupa wołomińska kształtowała się już pod koniec lat 80. Jej domniemanymi szefami byli wtedy nieżyjący już bracia Wiesław N., pseudonim Wariat, i Henryk N., pseudonim Dziad. Do innych wysoko postawionych członków gangu zaliczali się Marian K., pseudonim Maniek, wel stary klepak, Ludwik A., pseudonim Lutek, Andrzej Czy, pseudonim Kikir, czy Czesław K., pseudonim Ceber. W praktyce pochodzili oni w większości nie tyle z samego Wołomina, co z pobliskich podwarszawskich miejscowości. Choćby bracia N. mieszkali w Ząbkach, a Kikir w Markach. Jako grupa w latach 90. zajmowali się popularną wtedy działalnością multiprzestępczą, kradzieżami samochodów, przemytem spirytusu, papierosów, produkcją i handlem środkami odurzającymi, wymuszaniem haraczy. Maniek, podobnie jak Dziad, posiadał legalnie działające lombardy i kantory, jako że zakończyła się już epoka cinkciarzy. Firmy te służyły praniu brudnych pieniędzy. Maniek, między innymi razem z Dariuszem B., pseudonim Jogi, brał także udział w głośnym oharaczowaniu restauracji, klubów i sklepów w centrum Warszawy z 1994, które zakończyło się buntem tamtejszych przedsiębiorców, zgłoszeniem sprawy na policję i cofnięciem licencji legalnej agencji ochrony, należącej do gangsterów. Z czasem jednak w grupie pojawiły się konflikty, w wyniku których doszło do różnych podziałów. I tak Dziad oraz Wariat kierować mieli bardziej nie tyle gangiem wołomińskim, co ząbkowsko-praskim. Maniek stanął na czele struktury łomiankowsko-wołomińskiej, a Lutek praskiej. To oni, ściśle ze sobą współpracując, będą później określani bosami Wołomina. Tymczasem Andrzej Czy, pseudonim Kikir, skonfliktowany z dotychczasowymi mocodawcami, zaczął rządzić własną grupą, markowską, od której bezpośrednio wywodził się gang mutantów, znany ze strzelanin w Parolach i Magdalence. Ceber, uważany za księgowego Dziada, zginął w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego w Markach w 1995 roku. Co istotne, wszyscy oni byli wrogo nastawieni do innego, silnego podwarszawskiego gangu, Pruszkowskiego. To zresztą od wpadki w 1993 roku przemytu spirytusu, w którym brali udział m.in. jeden z pruszkowskich gangsterów Andrzej Z., pseudonim Słowik, Marek M., pseudonim Oczko, rezydent Pruszkowa na zachodnim Pomorzu, i Henryk N., pseudonim Dziad, rozpoczęła się krwawa wojna między mafią pruszkowską i gangiem wołomińskim. W 1997 roku na wolność, po 3 latach spędzonych w więzieniu za porwanie, wyszedł Marian K., pseudonim Maniek, wel stary klepak, i szybko zorganizował wokół siebie grupę przestępców. Był to początek kilkuletniego pasma wydarzeń, których uczestnicy niemal bez wyjątku dziś już nie żyją. Nie próżnowali też gangsterzy zgromadzeni wokół Dziada, w tym jego dwaj synowie, Robert N., pseudonim Sucha Łapka, i Paweł N., pseudonim Mruwa. Ten ostatni już jako nastolatek kradł samochody, potem popełniał też przestępstwa narkotykowe. Nie stronił od typowej bandyterki, co zaprezentował w Andrzejki z 29 na 30 listopada 1997 roku. To wtedy przyjechał do dyskoteki Acapulco w Wesołej. Dziś to dzielnica Warszawy. Między innymi razem z bratem Robertem N. i Danielem D. Lubili rozstawiać ludzi po kątach, informując, że są synami Dziada. To prawdopodobnie Robert N. zaczepiał grupkę młodych ludzi z Warszawy.
jednak ci nie reagowali. W końcu gangsterzy zaatakowali 22-letniego wówczas Artura G. Napadnięci próbowali się wycofać, ale przy szatni doszło do regularnej bójki. Bili Sucha Łapka, Mruwa i Daniel D. Któryś z nich wyciągnął w końcu nóż i ugodził Artura G. w pośladek. Niestety trafił w tętnicę i Artur G. zmarł. Paweł N., pseudonim Mruwa, został zatrzymany nieco tydzień później. Nie zastosowano wobec niego aresztu i wtedy Mruwa zniknął na ponad rok. Wpadł dopiero w styczniu 1999 roku pod Częstochową, gdzie ukrywał się w należącym do dziada hotelu Vegas. Podobno Henryk N. kupił go za 150 tysięcy dolarów, a potem kilka milionów złotych zainwestował w remont. W międzyczasie policja zatrzymała pozostałych uczestników bójki z dyskoteki Acapulco. Nieco ponad dwa miesiące od tych feralnych wydarzeń, 6 lutego 1998 roku pod delikatesami przy ulicy Płowieckiej w Warszawie zastrzelono Wiesława N., pseudonim Wariat. Wsiadł do swojego Chevroleta, kiedy podjechał samochód, z którego ostrzelał go niezidentyfikowany sprawca. W aucie Wariata zabezpieczono notes z kontaktami do ważnych i znanych osób oraz woreczek strunowy z amfetaminą. Na miejscu zabójstwa, krótko po policji, zjawił się dziad. Pogrzeb Wiesława N. odbył się tydzień później na stołecznym cmentarzu brudnowskim. Zleceniodawców i sprawców zamachu nigdy nie osądzono, choć jedna z hipotez zakłada, że stali za tym liderzy grupy pruszkowskiej. Wracając do Mariana K., pseudonim Maniek vel Stary Klepak. Rządził on twardą ręką. Był bezwzględny i uważał, że nikt mu się nie sprzeciwi. Część swoich żołnierzy traktował naprawdę źle. Bliżej końca 1998 roku jednego z nich, Karola S., pseudonim Karol, publicznie spoliczkował, co w środowiskach przestępczych stanowi ogromną zniewagę. Nie spodziewał się, że Karol namówi kilka osób do buntu, a do tego już od jesieni będzie dogadywał warunki współpracy z polskim gangsterem rezydującym w Wiedniu, Jeremiaszem B., pseudonim Baranina. Już 14 grudnia 1998 roku, około godziny 20:30, pod samochodem Starego Klepaka, stojącym na parkingu hipermarketu Jean przy ulicy Jubilerskiej w Warszawie, po uruchomieniu silnika wybucha bomba. Marianowi K. nic się nie stało, ale ranny został jego ochroniarz i kierowca, Piotr L. Podobno zamachu zaczął obawiać się też Ludwik A., pseudonim Lutek. Wezwał policję, aby funkcjonariusze sprawdzili, czy jemu również nikt nie podłożył ładunku wybuchowego. Od tej chwili stało się jasne, że między grupą wołomińską a gangiem Karola rozpoczyna się prawdziwa wojna. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Już w styczniu 1999 roku Piotr W., pseudonim Kajtek, zaufany człowiek i kierowca Starego Klepaka, złodziej samochodów, zorganizował w Aninie spotkanie z Krzysztofem K., pseudonim Baniak, związanym z grupą markowską. Mieli ustalić, jak ukrócić działania Karola. Wtedy na skrzyżowanie ulic Trawiastej i Czwartej Poprzecznej podjechał samochód. Otworzyły się szyby i padły strzały ze strzelb i karabinków. Baniak zginął na miejscu. Kajtkowi udało się uciec. Piotr D., pseudonim Garnek, ledwo uszedł z życiem. Został trafiony 17 razy. Po tej strzelaninie zyskał nowy pseudonim – Durszlak. Dwa miesiące później w napadzie na dom Leszka B. zginął inny wołomiński gangster – Andrzej S., pseudonim Szpaku. Tymczasem 20 marca przypuszczono kolejny zamach na Kajtka. Tym razem skuteczny. Ostrzelano go pod klubem TGI Fridays. Zginął tam też przypadkowy przechodzień. Nadszedł ostatni dzień marca. W słynącej z bardzo smacznych pierogów restauracji Gama, dawnej knajpie Dorotka, przy skrzyżowaniu ulic Wolskiej i Staszica, interesy załatwiał Marian K., pseudonim Maniek vel Stary Klepak. Było to jedno z jego ulubionych miejsc.
Towarzyszyli mu drugi boss Wołomina, Ludwik A, pseudonim Lutek, ochroniarz Mańka, Olgierd W, pseudonim Łysy oraz dwóch żołnierzy, Mariusz Eł, pseudonim Piguła i Piotr Eś, pseudonim Kurczak. W pewnym momencie do lokalu weszło kilku zamaskowanych sprawców, którzy z różnych rodzajów broni ostrzelali siedzących przy stoliku gangsterów. Cała piątka zginęła na miejscu. Kule uszkodziły kaloryfery, a wypływająca z nich woda wymieszała się z krwią ofiar. Przy starym klepaku policjanci znaleźli zdjęcia ludzi Karola S., pseudonim Karol, i samego Karola. Prawdopodobnie Maniek chciał zlecić jego zabójstwo. Do dziś nie wyjaśniono, kto zlecił ani kto dokonał masakry w Gamie. Różne wersje zakładają, że była to inicjatywa gangu Karola albo grupy Pruszkowskiej. Niektórzy twierdzą, jakoby mogłyby stać za tym osoby, których nawet się o to nie podejrzewa. Na przykład ze struktur grupy Mokotowskiej. Policja przypuszczała, że zabić mógł m.in. Andrzej T., pseudonim Tyburek. Dlatego zaczął poszukiwać go Jacek K., pseudonim Młody Klepak, syn zabitego Mańka. Wystarczyło dosłownie kilka dni, aby policja weszła do mieszkania przy ulicy Obozowej. Ujawniono tam 5 karabinów maszynowych, 3 pistolety samopowtarzalne i 2 ładunki wybuchowe. Wśród nich znajdowała się broń, która posłużyła do zabójstwa Krzysztofa K., pseudonim Baniak. Kilka tygodni później w ręce śledczych wpadł Henryk N., pseudonim Dziad, domniemany boss grupy Ząbkowsko-Praskiej. Policja ogłaszała wtedy, że to koniec Wołomina, bo wszyscy najważniejsi gangsterzy związani z tą grupą albo nie żyją, albo trafili za kratki. Nic bardziej mylnego, choć organy ścigania naprawdę się starały. Przede wszystkim doprowadziły do skazania Dziada na 7 lat pozbawienia wolności za zlecenie napadu na mieszkanie swoich znajomych oraz zlecenie zabójstwa jednego z liderów grupy Pruszkowskiej, pseudonim Wańka. W lipcu 1999 roku zatrzymano natomiast Karola S., pseudonim Karol, Pawła J., pseudonim Japa, Roberta B., pseudonim Bieniasty, Andrzeja M., pseudonim Niuniek i Cezarego R., pseudonim Popo. Szef gangu ukrył się w specjalnie przygotowanej skrytce, zaś Paweł J. w ostatniej chwili chciał pozbyć się pistoletu z tłumikiem. Później zdecydował się na współpracę z prokuraturą i to na podstawie jego zeznań wszyscy mieli odpowiedzieć za zabójstwo Baniaka w Aninie i Kajtka pod klubem TGI Fridays. Karol, Bieniasty i Niuniek usłyszeli potem wyroki dożywotniego pozbawienia wolności. Japa 25 lat za kratkami. Popo powiesił się w celi przed zapadnięciem wyroku. Na wolności pozostawał Andrzej T., pseudonim Tyburek. Co ważne, żaden z nich nigdy nie usłyszał zarzutów, ani tym bardziej nie został skazany za masakrę w restauracji Gama. Jeśli już mowa o wyrokach, w maju 2000 roku odpowiedzialność za bójkę w dyskotece Acapulco z 1997 roku ponieśli Robert N., pseudonim Suchałapka, i Daniel D. Pierwszego skazano na 7 lat więzienia, a drugiego na 4. Biorący udział w tych wydarzeniach Paweł N., pseudonim Mruwa, przebywał w tym czasie na wolności, a komuś bardzo zależało na tym, by zniknął na zawsze. Wrzesień 2000 roku zakończył się dla niego pierwszym zamachem. Pod willą rodziny N. przy ulicy Warszawskiej w Ząbkach, gdzie Paweł N. stał z kolegą, padły strzały. Mruwa usłyszał tylko huk i poczuł ból w ręce. Nic więcej nie wiedział ani nie widział. Pół roku później sytuacja się powtórzyła, ale z dużo gorszym skutkiem. Paweł N. wychodził z drugiej willi rodziny N. przy ulicy Klamrowej w Ząbkach do samochodu, w którym czekał na niego ochroniarz. Wtedy został ostrzelany. W stanie ciężkim trafił do szpitala. Działania odwetowe rozpoczęły się niemal natychmiast. 26 marca 2001 roku pod barem Kubuś w Sulejówku zastrzelono z pistoletu maszynowego Skorpion Pawła D., pseudonim Długopis, należącego do grupy Karola. Jak się potem okazało, sprawcą miał być niejaki Rafał S.
Na początku lat 2000 szeregowy żołnierz grup przestępczych, który chciał piąć się po szczeblach gangsterskiej kariery. Wpadł w 2018 roku. Zatrzymano także Annę C., kobietę, która miała dzwonić do długopisa i wywabić go przed bar Kubuś. Policja zapowiadała, że ma nowe dowody dotyczące wojny Wołomińskich z Karolem i kolejne zatrzymania są tylko kwestią czasu. W kwietniu tego samego roku porwano gangstera, który na zlecenie grupy Karola miał namierzyć dwóch ludzi Wołomina, Roberta P. i Pawła N. Ci zwietrzyli jednak podstęp i postanowili być szybsi. Zaprosili gangstera na spotkanie, podczas którego ranili go nożem, a potem wywieźli do lasu, by tam siłą dowiedzieć się, kto zlecił ich odnalezienie. Ów gangster przez wiele lat nie chciał mówić o tych wydarzeniach. Gdy jednak się na to zdecydował, na początku 2018 roku porywacze zostali zatrzymani. 2002 rok nie przyniósł spokoju i stabilizacji. Latem w pubie Okoń w Mikołajkach na Mazurach, gdzie bawili się Wołomińscy, trzech killerów zastrzeliło poszukiwanego już przez policję Jacka K., pseudonim Młody Klepak, syna Mariana K., Mańka. Młody Klepak po śmierci ojca był uważany za lidera grupy Wołomińskiej. Pościg za zabójcami podjął policjant po służbie, Marek Cekała. Było ciemno, a bandyci nie zamierzali dać się złapać. Padły strzały. Trafiony policjant zginął. Jednym z egzekutorów miał być pracujący dla gangu Karola Andrzej T., pseudonim Tyburek. Na kilka miesięcy przed zamachem Jacek K. i jego ludzie mieli przygotowywać się do mocnego wejścia w przestępczość gospodarczą, wyłudzenia. Mówiło się, że porzucają dresy na rzecz garniturów, a do tego na podstawione osoby, tak zwane słupy, zakładają różne firmy. Po zabójstwie Młodego Klepaka szybko kto inny stanął na czele Wołomina. Mowa o Dariuszu B., pseudonim Jogi, tym samym, który w latach 90. razem z Mańkiem chciał oharaczować lokale na Stołecznej Starówce, a teraz dopiero co wyszedł z więzienia. Razem z nim bosem stał się Robert R., pseudonim Rudy. To oni zorganizowali na początku 2003 roku spotkanie pod hotelem Maria z Adamem D., pseudonim Młody Wańka, synem jednego z przebywających za kratkami liderów Pruszkowa Leszka D., pseudonim Wańka. Podobno po tym spotkaniu wołomińscy i pruszkowscy gangsterzy połączyli siły, by przejąć wpływy na bazarze Wolumen na Bielanach. Nie udało im się, bo tam już rządził prężnie działający gang żoliborski. Grupa wołomińska wkroczyła też do Białegostoku, gdzie Rudy zaczął kontrolować złodziei samochodów i dealerów środków odurzających. Planem było dodatkowo odbudowanie wpływów przy zachodniej granicy, by czerpać korzyści z przemytu spirytusu i papierosów. Wołomin przygotował nawet miejsce, w którym mógłby przetrzymywać porwanych przemytników, m.in. ze Zgorzelca. Po wpłacie odpowiedniego okupu byliby zwalniani, ale jeśli wracaliby w ogóle do przemytu, to tylko pracując dla Wołomińskich. W czerwcu 2003 roku zatrzymano księgowego gangsterów z Wołomina, Henryka J. Po tej akcji policja weszła do domów i mieszkań wielu tamtejszych przestępców. Tymczasem rok później Paweł N., pseudonim Mruwa, syn dziada, został uniewinniony w sprawie bójki w dyskotece Acapulco z 1997 roku. W międzyczasie przygotowywano się do procesu gangu wołomińskiego. W 2006 roku szerokie zeznania w sprawie złożył Jacek K., pseudonim Citek, kolejny z liderów grupy, obok Jogiego i Rudego. Citek od początku przyznawał, że żył z popełniania przestępstw. Pod koniec procesu zdecydował się nawet na współpracę z prokuraturą i dlatego wyłączono jawność postępowania podczas jego wyjaśnień. Na ławie oskarżonych obok wymienionych zasiadła jeszcze żona Rudego, Edyta S.R. Łącznie przedstawiono im 40 zarzutów. Jogiemu, Rudemu i Citkowi zarzucano kierowanie zbrojną grupą przestępczą, handel środkami odurzającymi, czerpanie korzyści z cudzego nierządu i wymuszanie haraczy.
W procesie najważniejszym wątkiem było zabójstwo Adama H., wołomińskiego gangstera, który prowadził sklep na warszawskim Grochowie. Zlecić zbrodnię miała cała trójka, a wykonać ją Wiesław B. razem z Rafałem K., pseudonim Kamieniak. Robert R., pseudonim Rudy, nie przyznawał się do kierowania gangiem, a tym bardziej do zlecenia zabójstwa. Twierdził, że przyjaźnił się z Adamem H., a nawet przekazał pieniądze na inwestycje w jego sklep. Tymczasem żona tego ostatniego szybko ustaliła, kto był egzekutorem. Brat Adama H. kilka dni po zbrodni zabił Wiesława B. Kobieta za zlecenie tego zamachu z zemsty również trafiła przed sąd. Pod koniec 2006 roku policjanci ujęli już do sprawy grupy wołomińskiej 20 osób, w tym Jarosława Czy, pseudonim Długi. Ten odłam Wołomina miał działać od 5 lat na Mazowszu i zachodnim Pomorzu, mając na koncie m.in. związek z 6 zabójstwami. W sierpniu 2007 roku doszło do kolejnego zamachu na Pawła N., pseudonim Mruwa. Tym razem zamach okazał się skuteczny. Dziad, przebywający wówczas w areszcie śledczym w Radomiu, po zabójstwie syna załamał się. 30 października doznał wylewu podczas zajęć na świetlicy i zmarł. Na początku listopada odbył się jego pogrzeb. 2008 rok to kolejne zatrzymania dotyczące grupy wołomińskiej. Tym razem śledczy zadali cios odłamowi narkotykowemu. Łącznie w działaniach z lat 2007-2008 ujęto ponad 50 osób, z których 42 tymczasowo aresztowano. Przedstawiono im 32 zarzuty. 2 lata później w ręce śledczych wpadł poszukiwany przez dekadę Andrzej T., pseudonim Tyburek. Killer pracujący niegdyś dla gangu Karola. Udało się go namierzyć, bo utrzymywał regularne kontakty ze swoimi dziećmi. Mieszkał wówczas w Niemczech. Posługiwał się fałszywymi dokumentami, zmienił wygląd, fryzurę, zarost, usunął tatuaże. Policjanci, chcąc go zatrzymać, przebrali się za robotników drogowych. Znów mogli potem ogłosić, że Wołomin i jego odłamy zlikwidowano. Ponownie było to dalekie od prawdy. Już w 2010 roku mówiło się o odrodzeniu grupy wołomińskiej i kolejnych próbach przejęcia wpływów na granicy. W 2015 roku Tyburka skazano na dożywotnie pozbawienie wolności. Śledczy uważali, że mógł stać nawet za 10 zabójstwami, w tym za egzekucją w Gamie i zabójstwem policjanta w Mikołajkach. Ostatecznie śledztwa zostały umorzone, a dowody potwierdziły jego udział tylko w 1 zbrodni i 3 usiłowaniach zabójstwa. Mowa o ostrzelaniu gangsterów w Aninie, kiedy to zginął Krzysztof K., pseudonim Baniak, a 3 mężczyzn zostało rannych. W styczniu 2017 roku sprawa Tyburka trafiła do Sądu Najwyższego. Ten odmówił jednak rozpoznania kasacji, bo taka wpłynęła już do Sądu Najwyższego w 2014 roku, a kasację każdy może złożyć tylko raz. To oznaczało, że Tyburek resztę życia spędzi za kratkami. Wołomin przypomniał o sobie kolejny raz w 2017 roku. To wtedy rozbito zorganizowaną grupę przestępczą i zatrzymano 19 osób, które miały wprowadzać do obrotu co najmniej 800 kg narkotyków o wartości 30 milionów złotych. Dostawcą był wołomiński gangster związany z zamkniętą kilka tygodni wcześniej fabryką nielegalnych papierosów. Zastępca burmistrza Wołomina apelował wtedy do mediów, by nie ogłaszały odrodzenia gangu wołomińskiego i nie krzywdziły tym samym uczciwych mieszkańców miasta. To wszystko na dziś. Jeśli ten materiał Was zainteresował, możecie zostawić łapkę w górę i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Nie zapomnijcie też zasubskrybować kanału Podejrzani, a także kliknąć ikony dzwonka, aby niczego nie przegapić. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.